Jezu, nareszcie uciekłem tego wścibskiemu sąsiadowi. Tu już mnie nie znajdzie. O, ale fajne krzesło. Zbiło. Słuchaj, żółty bananie. Nie wiem, kto tu cię zaprosił i po co, ale dzisiaj odpowiadamy na wasze pytania, które nam zadawaliście, chyba tak to się mówi. Razem z żółtym bananem dzisiaj na nie odpowiemy. Dokładnie tak, Zdzisiu, dokładnie. To co, tak flaszeczka na rozpoczęcie, czy co? Oczywiście. Dobra, w takim razie. Zdzisiu kiedyś użył magii znikania o nazwie Nachlałem się i wywaliłem się w rów. Nie, nigdy czegoś takiego nie robiłem, to jest kłamstwo i oszczerstwo, nie wiem skąd macie takie w ogóle podejrzenia. Ale się nawaliłem. No, ale się nawaliłem. Zdzisiu! Dawaj, noc jeszcze długa! Zdzisiu! Ja się Zdzichu? Czy Zdzichu leżał w rowie? Pijany oczywiście. Nie odpowiem ci na to pytanie, kolego. Następne. Czy wysadzono bombę Sowietów? Moja reakcja jest prosta. No myśleliście, że co? Że dlaczego Sowieci bomby nie mieli? Wysadziliśmy dlaczego nie jedną, ale kilka bomb. I wszystko poszło w dom Krzycha. Ale niestety wciąż stoi. No bo już go zbudował. No, niestety. Następne pytanie. Jakie jest ulubione piwo Krzycha? Odpowiedź jest bardzo prosta. Następne. Jakiej reprezentacji kibicujemy? Jakim klubom kibicujemy? No to reprezentacja to oczywiście Czechosłowacja. A no, klub oczywiście. No to Sparta Praga, no. Tylko Slavia Praga. Słucham? Ty się, kolego, dobrze czujesz? Oczywiście. Dobra, rozwiążmy to po męsku. Papier, kamień, nożyce. Kier, kamień, nożyce. Kurde! Dobrze! Zapadkiem dołki kapitan sam mnie wpadał, o kurde! Jakie jest ulubione piwo Zdzicha? No to oczywiście Kasztelan, bo jak pani na historii opowiadała, to właśnie Kasztelan nas uratował w bitwie pod Grunwaldem. No. A więc, czy mapa będzie wydana? Powiem tak. Ta mapa zostanie wydana, jeżeli dobijecie 10 tysięcy subskrypcji na tym kanale. Także pamiętajcie. Dobry jesteś! Ja prędzej się uchleję w trupa, niż oni to dobiją. Ja wierzę w naszych widzów, także pamiętajcie. 10 tysięcy subskrypcji, udostępniamy naszą mapę sąsiadów. Kiedyś Dzichu rozwali cały dom. Ale, że tamte domy? Oczywiście, patrz, że rozwalisz. No. Nawet zaraz. Ja nie mam psychy, ja wam pokażę. Patrzcie na to. I pyk! Pozdrawiam. Jakie jest ulubione jedzenie Zdzicha, a jakie Krzycha? Na początku wypowie się Zdzicho. No to moje ulubione jedzenie to jest najtańszy kebab z kebabiarni i hot dog z żabki, bo ma więcej mnie nie stać, bo wszystko inne przepijam. Ja umiem bardzo prosto. Ja uwielbiam każde jedzenie, w którym jest alkohol. Chyba, że jest do alkoholu, na przykład do wuleczki. To wtedy jest naprawdę każdy, ale to każdy do... Następnie. Ty możesz przestać chlać na odcinkach. Czy wy możecie? Skupcie się na swojej pracy może. No płacić. Dalej, macie jedną pracę. Odpowiedź, a nie się ich czuć. A nie być na rąbanym przy dupy. No a jak myślałeś, że po co my tu jesteśmy? Czy Zdzichu przywali Krzychowi śrubokrętem na odcinku? Co? Nie. Nie. Chodź nie, tu! Wywala. O! Zdzichu, ktoś mnie łeb boli. O. Czy Krzychu i Zdzichu lubią nas subskrybentów? Nie. Ile IQ ma Krzychu, a ile Zdzichu? Nie odpowiem na to pytanie, bo jestem atakowany personalnie.
Za ile będzie Q&A? Myślę, że jakoś teraz. Chcę iść, dziku. Mam pytanie, dlaczego Dziku jest mniejszy niż... Kolego, ja mam pytanie. Ja rozumiem, że dzieci w przedszkolu może lubią się bawić. Ja rozumiem, że ludzie po alkoholu gadają głupoty. Ale takich pierdół jak to nawet od tego żółtego banana nie słyszałem. Proszę się naprawić, reflektować, przeprosić w komentarzu. Drugie pytanie. Czy Krzychu kiedyś porwał Zdzichowi kota albo piwo? Krzychu jest lepszy niż Sigma. Kolego, ja nie wiem, jakich ty masz idoli, że dla ciebie Krzychu to Sigma, ale współczuję. A wracaj do 30 pytania. Zabrałem ci kiedyś, nie pamiętam, czy pamiętasz, śrubko, wkręt i 50 groszy. No dobra. Najwyższy czas. Odpłacisz mi się, czerwonej kondomie, za wszystkie zło. Moje tajne przejście. Już idę do ciebie dziś. Najwyższy. O, żółty kondomie. Nie, ta dziura. Tutaj ma jedyny obraz, pewnie za obrazem schował. Tylko jak się do tego dostać, żeby... Nie. Dobra, walić. No dobra, nie będę taki już. Oddam mu ten safe. Ale śrubokręt i 50 groszy zabieram. Trochę duże, ale kilk, nie zorientuję się. Ze mnie żartujesz teraz, tak? Nie, wracasz tu. Chodź tu! Nie. Nie! Dobra. O, dobra. Teraz jakie, jaki procent piwa lubi najbardziej Zdzichu? No wiadomo, że 103%. Są mniejsze w ogóle w sprzedaży? Zdzichu, powiedz mi jedno. Czy ty podczas picia, kiedy patrzysz na alkohol, to czy ty widzisz zero między dwiema cyframi? Poczekaj, muszę zobaczyć. Nie. Wiesz co, chyba nie. Zdziu. Pichu, tak? Słuchaj. Wstawaj, słyszysz? Dziękuję. Jaki smak piwa lubi Zdzichu? No jaki, no alkoholowy, no. Lubię pytanie w sumie. No daj spokój, w ogóle czemu my słuchamy pytań tym widzów? Idziemy na melarz później? No tak jak zawsze. No i super. Pozdrowisz mnie na filmie, please. Powiem tak. Nie pozdrawiam, w ogóle nie zadawajcie mi takich pytań. Ciebie też nie pozdrawiam. Odpowiedź brzmi... Nie. Piu. Tak? Ząb cię sędzą? W tyłek wsadź co najwyżej. Dobra, przejdźmy po prostu do następnego pytania. BMW czy Mercedes? No oczywiście, że najlepsze auto to jest Passat. I moje Ferrari, które stoi właśnie w garażu. Passat 1.9 TDI w dieslu. Jeszcze no kombi do tego. Chociaż ostatnio zrobiliśmy awans, bo mamy nasze nowe Ferrari. Ale po prostu nie lubimy się do niego przyznawać, tak? Dobrze, następne pytanie. Poproszę listę modów. Nie ma problemu już, czytam. Medilip Forge Karkary. Na Forge. No, i to by była lista modów. Dobra, tak na serio, to listę modów znajdziecie w opisie pod filmem. Pytanie do ciebie, Sparrow. Masz Discorda, jak masz to napisz w komentarzu. Oczywiście Sparrow nie odpowie, bo taka osoba nie istnieje, ale posłuchajcie mnie widzowie, ostatnio otworzyliśmy najlepszego Discorda na widzów na tym świecie i na tym w ogóle serwerze. Link będzie oczywiście w opisie, mamy tam nowe innowacyjne funkcje, wszystkie kanały, wszystko, coś będziecie tylko tam z bieżącymi informacjami dotyczącymi kanału, także wbijajcie na pierwsze 1000 subów Krzychu, ja. Znaczy do członków na Discordzie Krzychu, ja robimy koncert na kanale. Wbijajcie link w opisie. No to Krzychu, skoro już odpowiedzieliśmy na te pytania, to idziemy na ten melanż? No dobra. No to poczekaj tutaj, ja tylko po auto podskoczę. Oj, świetnie.
Ziu, nie widzę jak jadę. Dobrze jadę? Prosto? Ziu? Gdzie ty jesteś? Ty żółty bananie! Złaź, bo mi przygnieciesz ja... Ziu! To ty tutaj leżysz. A ja cię szukam. Czekaj, już odjeżdżam. Ała. Dobra, jedź ty, mało. Jedziemy na melanż. Woohoo!